Niedzielny dziesiątek różańca dzisiaj możemy przeżyć z Jezusem, który zapowiada swoją mękę. Ileż to razy te bolesne tajemnice rozważaliśmy na naszej codziennej modlitwie z różańcem w dłoni. Jezus zapowiadający swój krzyż nie pasuje Piotrowi. On nie chce takiego mistrza. Mówi mu wprost: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Piotr z właściwą sobie gwałtownością natychmiast się przeciwstawia słowom o męce. To niemożliwe dla niego, by Mesjasz, by Syn Boga Żywego miał być prześladowany i zabity. Tak myślący Piotr wyraża tylko mentalność ludzi wszystkich czasów. Według logiki ludzkiej, im ktoś ma większy autorytet, im bardziej jest ceniony, sławny, to powinien zawsze zwyciężać. A tu jest mowa o takiej klęsce. Dzisiejszej niedzieli wracamy do Bożej logiki miłości. Nie do cierpiętnictwa, nie do kochania krzyża, ale do miłości, która poprzez krzyż, ofiarę z siebie, poprzez trud, kocha całą sobą. Łatwiej uznać w Jezusie Syna Bożego, Jego wielki, boski majestat, niż zgodzić się na Jego ofiarę, by widzieć Go umierającego jako złoczyńcę. Uważajmy na to, by nie gorszyć się Jego krzyżem, bo odrzucając Jezusową mękę, odrzucamy Jego dzieło bezinteresownej miłości. Jezu, dziś moja modlitwa to wejście w tajemnicę wielkiego Twego serca. Razem z Maryją rozważam to, że Ty zawsze jesteś z nami i dla nas. Ty nie cofasz się, gdy trzeba z siebie coś dać, by radość i pokój zapanowały we mnie. Trzymaj mnie, Panie, przy sobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prowadź Maryjo, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,